Po pierwsze to chciałem pogratulować swoim zawodnikom za naprawdę walkę i dobrą grę. I były momenty, żeśmy niepotrzebnie zrobili prostych błędów, kilka, ale generalnie byśmy naprawdę zagrali dobre zawody, osłabienie jeszcze Młynarskim. Szkoda w końcówce, bo wiedzieliśmy, że będzie grał albo najprawdopodobniej Wiśniewski lub Gibson pod siebie. No, zawodnik u nas nie pokrył. Trudno, no, rzucili nam dwie trójki, tym bardziej, że ta jedna to była taki, no, faulowaliśmy specjalnie, nie zostało zdane, ale trudno, no, stało się, boli, można powiedzieć, że prawie wygrany mecz, myśmy przegrali, bo 5 punktów, 1,5 minuty i dwie trójki Gibsona nas załatwiły, potem jeżeliśmy tam faulowali, jak to się mówi, 50-50, albo wpadnie, nie wpadnie, no. Padały osobiste i przegraliśmy 7. Także no szkoda, jest na pewno duży niesmak. No ale mówię, chociaż pokazaliśmy tutaj charakter i wolę walki, że naprawdę nieźle się prezentujemy i będziemy walczyć dalej. Także dziękuję i gratuluję Toruniowi za zwycięstwo i to wszystko. Moim zdaniem zagraliśmy bardzo dobre zawody. Od początku meczu to raczej my narzucaliśmy styl gry, graliśmy dobrze, graliśmy z pomysłem, dzieliliśmy się piłką, to nie były też jakieś przypadkowe akcje. Do tego oczywiście mieliśmy dobrą skuteczność, dlatego na tak dobry wynik. W drugiej połowie wiadomo było, że Toruń wyjdzie mocniej, bo no, oni raczej byli faworytem tego spotkania, grali u siebie i to myślę, że to jest drużyna, która będzie się biła w czołówce Ekstraklasy. To na pewno nie może sobie pozwolić na porażki u siebie. Ale do końca wierzyłem, że wygramy ten mecz, bo mieliśmy przewagę i to my raczej kontrolowaliśmy ten mecz. Do ostatnich 5 minut meczu, w których bardzo skutecznie zagrał Gibson. Trzeba mu przyznać, że nie zadrżała mu ręka ani razu, bo wystarczyło, żeby nie trafił jednego albo dwóch rzutów i ten mecz na pewno my byśmy wygrali, bo już nie było czasu. Dlatego tu możemy mieć trochę do siebie tylko pretensji, że jakoś mocniej go nie przykryliśmy. Do tego Toruń grał bardzo agresywnie i często nas też faulował na boisku, ale no normalne to jest, jeżeli chce się wygrać, to czasem trzeba tak grać na pograniczu. I no niestety żałujemy tego meczu, bo przyjechaliśmy tu walczyć, nie mieliśmy nic do stracenia. Pokazaliśmy dobrą koszykówkę, myślę, a myślę, że Toruniowi po prostu dany Gibson uratował mecz. Dziękuję bardzo. Można powiedzieć, że sami zgotowaliśmy sobie taką sytuację. Rozpoczęliśmy ten mecz bardzo źle. Cały czas mówię o obronie, bo my rzuciliśmy w pierwszej kwarcie 19 punktów, także to nie jest jakaś sytuacja, która jest bardzo, bardzo zła. Ale my pozwoliliśmy rzucić 30 punktów zespołowi z Tarnobrzega. I ta brak agresywności w obronie na samym początku to był ten problem, który się ciągnął za nami przez dłuższą część spotkania. I tak naprawdę no to, że próbowaliśmy, szukaliśmy różnych rozwiązań, wspaniała czwarta kwarta Danego, 21 punktów, 9 punktów praktycznie w minutę. I to nas wróciło do gry z bardzo trudnej sytuacji, kiedy w końcówce meczu z minus 5 wyszliśmy na plus 4 i już dowiedzieliśmy to do końca. Także z tego się bardzo cieszę, ale tak naprawdę wiele rzeczy jest takich, które musimy poprawić. Państwo pozwolą, że korzystając z okazji, że tutaj jestem przed Państwem dzisiaj, wczoraj zmarł mój przyjaciel Andrzej Kowalczyk, która postać bardzo ważna dla polskiej koszykówki i po prostu chciałbym mu oddać mu hołd. Bo to był dobry trener, dobry człowiek, zbudował tak naprawdę wszystko w Ostrowie i cześć jego pamięci. Definitely a tough game. I mean, Shaka came out, they played it really, really hard. They were hitting a lot of shots and we weren't playing our normal defense that we had played and just tried to step up and do what I could to win the game in the fourth quarter.